No i poszedł zakładzik. Jeżeli wytrwamy noc poza kamperem w tym szałasie, mamy plus 10 zł do kieszonkowego. Jeżeli przegramy, mamy minus 10 zł od kieszonkowego. Najgorsze to 10 za tylko raz. Ale to jest zawsze dycha plus. No a, ale mi zależy, ponieważ chcę siodełko. Nowe sobie do roweru kupić. Nie tylko co jeździmy, bo ja mam inny rower ogólnie. Mam lepszy, mam takiego krosika fajnego. Kiedyś tam będzie, kiedyś będzie pokazany na pewno, ale no nie, nawet nie teraz. No nie mam go przy sobie. Chcę coś nowe siodełko kupić, bo moje jest trochę zniszczone poprzez ciekawą jazdę i niewygodne trochę. Więc ja muszę zbieram na Nintendo. No zbieram na Nintendo Switch, a ja zamiast... Albo telefon tak. No ja mimo tego, że nie mam komputera, mam tylko telefon, ale ja sobie wolę uzbierać, ulepszyć ten rower. I no. Zimniej, dlatego wytrwam tą noc, naładuję sobie wszystko na maksa. Kupiłem sobie niedawno powerbanka w Media Expert w Białymstoku. Mam 10 000 mAh. Myślę, że na noc mi starczy, ale nie taką noc, że używam ciągle telefonu, tylko że zdejmie się telefon nie do zera, tylko tak do 15%. Podłączam go, żeby naładował się do 100 i tak ciągle i mniej mi to zeżre baterii, więc dłużej mi będzie trzymać. A ten szałas jest tu. Przyniesiemy latarkę później. Na pewno będzie lepiej widać. Tu mam... A to nie jest mrowisko, Nikolas? Nie. Sprawdzałeś? Unia wie na... Siema. Idziemy. Właśnie, wyruszamy. 23 praktycznie. Godzina... 22:55. Idziemy do lasu. Do ciemnego lasu. Troszkę się boimy. Ty się boisz. Ja się boję. Ale robię to, bo chcę siodełko. Dobra. Ja połcę kasę. Idzie. Jesteśmy. Dotarliśmy na miejsce. No. Rano wam pokażemy. Rano pokażemy, jak to wygląda, ponieważ prawie nic nie widać. A wokół są strasznie krzaki i my ich nie widzimy tak za bardzo, więc nie mamy zbytnie jak wam pokazać. Bo nie widzimy. Wiatr wieje. Nie widzimy krzaków, więc nie mamy wam jak pokazać, bo po prostu walimy się w krzaki i... Wywalimy. Dobra, tak mniej więcej wygląda tu nasze stanowisko całe. Jest trochę krzywo, ale musimy sobie poradzić. Takie wyzwanie zostało nam rzucone. Przyjęliśmy, spróbujemy. Godzina równo 22:59, czyli już prawie 23. Czyli zaczynamy. Czemu? A. Pod kątem. Tak jak ja. Dobra, poradzisz sobie. Właśnie zaraz sprawdzimy. Kotper. Ty dałoby radę? Dałoby radę powiesić? Spróbuj. Masz sznurek. Spróbujemy powiesić tę lampkę. Dobra, rozwiązaliśmy. Muszę latarką w telefonie świecić, bo mnie nie było widać totalnie, bo sprawdziliśmy na podglądzie. No. Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy światełko, widać Nikolasa. Robię drzwi, polecam. Nikolas robi drzwi z jakichś worków, nie wiem co on w ogóle wymyślił, ale ja mu ufam. O chłopie! Szczerze, jak jestem tutaj tak w szałasie tym, jestem tak jakby trochę zabarykadowany, bo zobaczcie jak w ogóle... Zobaczcie w ogóle... Co? Odmyślam, co robi się wygląda. Dobra, później pokażemy. Tak to wygląda tutaj. To wygląda dosyć naprawdę solidnie. To wszystko. Więc no, godzina 23:02. Słychać tyle ludzi. Na razie się nie boję już. Się trochę oswoiłem, więc jest git. Nie mogę też zbytnio dużo świecić latarką, ponieważ potrzebuję baterii w telefonie, nie? Mam powerbanka co prawda naładowanego. Jedna połowa jest. Pozdrawiam. Sorry. Jestem budowniczym tutaj. Tak to wygląda. Mamy jeszcze jeden worek na szczęście. Nie wiem po co on robi te drzwi. Teoretycznie po to, żeby komarów tak nie było. W sumie może to trochę pomóc. Na pewno tak trochę. Na pewno w jakimś... Zostaw tu latarkę i chodź. Na pewno w jakimś stopniu co chcesz. Zostaw i coś pokażemy co magicznego. Połóż tak w górę skierowaną. Tak? Tak. I to jest nasz urok tutaj. Niech mu będzie, idziemy. Co? Kieruj na ten. No, jakoś to tam wygląda, nie?
Nara. No jest strach. Zbijamy się z powrotem. Wolę sta... bezpiecznie się czuję tu, tak szczerze. Bezpiecznie. Ja to... Jedynie jest problem tutaj. Ja nie lubię ciemności, nie lubię lasu. Dlatego się dziwię, że się na to zgodziłem. Jeden problem mamy. No. Las jest myślany. Jak zacznie padać, to mamy... O właśnie, sprawdzę pogodę szybko. Czy dla was specjalnie sprawdzę pogodę? Jest tu internet, wow! Nie tak jak ostatnio, gdy próbowaliśmy. No. Nie było z tego odcinka, sorry. Nie było odcinka, bo po pierwsze nie pomyśleliśmy, po drugie, no nie wyszło. Dobra. W nocy. Nie pada, macie tu. O, proszę. O 23:00, mam nadzieję, że będzie widać. Opa. O Nikolas, o 5:00 się już widno robi. Spokoj, ale... Więc musimy wytrwać 6 godzin. Luz. Dobrze, się zagadamy najwyżej 6 godzin. Luzik, arbuzik, damy radę. Musimy wytrwać 6 godzin. Mamy wytrwać do momentu, aż się zrobi jasno. Nie wiem, czy mnie nie zaparowało. Widać, o patrzcie, co wymyślił Nikolas. O, tam. Dzień dobry, jasna chatę. Dobra. My tu się jeszcze urządzimy i widzimy się... Zaraz. Jak się urządzimy? Za jakiś czas, jak się urządzimy. Jesteśmy, siema. No ogarnąłem tu wszystko. Agar... Ludzie są lekko na ten, napici. Lekko są bardzo. Troszkę. Dobra. Włączam telefon jak po raz pierwszy teraz. No to ogólnie włączam teraz telefon po raz pierwszy w kilku godzin. Mamy tu bardzo ładny klimat, jak nie ma światła. Już zgaszę i pokażę. No obróć to ładnie. Z naszej perspektywy jak to wygląda. Pięknie tu jest ogólnie. To brzmi bardzo... tak jak było, nie tu szli, kurde. Bądź w bocie się drogą po prostu, debile. No. Fajnie, dopiero zaczynamy, ale... Musimy Kacper wysłać. Nagroda ma. Spróbujemy nie spać całą noc, bo zasnąć będzie ciężko, to logiczne. No. Bardziej, że ja mam problemy z zasypianiem i ja zasypiam około pół godziny. Nikola zaśpiła w 5-10 minut. Więc jak on już... Zależy, jaki jest wyłączony przy okazji. Jak on już zaśnie... On jest daleko gdzieś. To ja mam przechlapane, bo ja już słyszę, że on zaśnie, bo on... Wydaje się, że dźwięk jak zaśnie i ja wtedy słyszę, że on nie Chłopie, śpi. Chłopie, streamek będzie! Ja wtedy słyszę, że on śpi i... No, jest... Nie Zasnij lubię tak. Kopa dobra. Kopa w dupę. Ja mu kopa w dupę i tyle, dobra. Ale szczerze? Będziemy musieli tu zostać, bo tu się czuję bezpiecznie i chciałbym wyszedł i się teraz do kampera z powrotem, do naszego żółwia. Bo tutaj jestem jakoś przykryty, nie widzę tego lasu, nie? Ale jakby jak już wyjdę, to jest totalna ciemność i widzę las. Więc tutaj się czuję bezpieczniej. Będę czekać na świtać. Jak się zrobi jak się już zrobi jasno, to możemy już powoli iść do iść pod kampera, nie? Ale pewnie jak się zrobi jasno, to się nie będziemy bać i na przykład się zimniemy, jak się zrobi jasno, nie? No, więc taki jest plan. Wytrwamy, dopóki się zrobi jasno widno. Jak już się zrobi jasno i tak dalej. Tu się oczywiście później zrobi jasno. Zgnęło to, że jesteśmy... No ogólnie, nie, wcześniej niż tam, gdzie my jesteśmy, bo... Ten, my jesteśmy w środku lasu. Jesteśmy, wiecie, na wschodzie, ale tutaj się zrobi później jasno, bo nam... My później zobaczymy, że jest jasno, bo są drzewa, plus nad nami jest sufit. Więc później się zorientujemy troszkę. Ale no, tak. Taki jest plan. Wytrwać jakoś tak do... Jakoś tak do świtu, jak się zrobi jasno, to zjemy się i wrócić. Chodź godzinkę. I wtedy wygramy zakład. Ja będę coraz bliżej kupna siodełka, Nikolas coraz bliżej kupna telefonu, czy tam Nintendo, nie wiem co on w końcu chce. Któryś te dwójki rzeczy. Uda się. Oczywiście będziemy relacjonować na bieżąco i widzimy się. Żegnajcie jak na razie. Siema, godzinka. 18 minut po północy. Jest spoko, jest naprawdę fajnie, naprawdę. Miło. Ostatnio wytrzymaliśmy chyba trochę mniej, co? Siedzieliśmy tak dookoło... Nie, no krótko siedzieliśmy dosyć. Ale północy, ale zaczęliśmy od 21:00. Ale jest naprawdę, jest spoko, mi się podoba. Jest spoczko, pociąg w ogóle jakiś jedzie. Bo słyszę, jest spoko, tylko komary, więc długo nie nagram, bo komary przyciągam.
Ale będziemy się odzywać na bieżąco, a co robisz? Myślę, że rozprawdzam. No. A ja biorę się za oglądanie Netflixa, bo przypomnę, jest Homer wyszedł ducha. Przypominam sobie Avengersów, Transformersów. Bo pamiętam, oglądałem to jak byłem mały. Więc będę to oglądać też teraz, sobie przypomnę. Odezwę się jak obejrzę. Dobra, siema. Kolejna relacja. Mamy godzinę 1:13. Ja sobie oglądam jeszcze trochę Avengersów. Znowu się mylę. Transformersów, a Nikolas. Ja był ukrywany, bo mu zimno. Zimno. No jest chłodno. Nie ukrywam. Ale bez przesady. Jestem w krótkich, ale jemu zawsze jest zimno, on jest w bluzie. A sprawdźmy w takim razie. Ile mamy stopni? A więc stopni. Piętnaście stopni. Nie no, normalna temperatura jak na noc. Naprawdę, a oni tam słuchają dalej muzyki? Słuchają dalej muzyki. Ciągle słuchają jeszcze tej muzyki tam. Ciekaw jestem, co robi tata i ciocia, co Niko? Może śpią. Bo ciekaw jestem, jak zareagują na to, że my wygramy. Nie wierzyli w nas. A dokładnie twój tata. No ciocia sarkastycznie w nas wierzyła. Ale wierzyło. Ale wierzyła. Tata, jak się zapytaliśmy, czy w nas wierzy, to powiedział, że nie. Jest hamem. Ale mamy godzinę już 1:14. Wschód słońca to ma być o 4:31. Ej, pobiliśmy swój rekord. No. Czyli rekord. Czyli 21 tak, do północy. No. Czyli myślę, że będzie słońce, także będzie widno, że będziemy mogli się położyć, zdrzemnąć trochę, będzie myślę około godziny 5. To się tak myślisz? Piąta, szósta. Nie, szósta bez przesady to. Sprawdź. W lesie. Co innego. Pod drzewami. Której będzie. Której będzie jasno. W której godzinie robi się jasno? Wschód słońca. Tak, bo ja to rozumiem. Siemka. Będę się zasnąć. Stwierdziliśmy, że jesteśmy już tak zmęczeni. Zapuściliśmy spać, ale nie wiem tego nawet. Puściliśmy spać koło godziny drugiej, więc na drugą 30. Aktualnie mam godzinę 16. Słońce jakoś niedawno musiało w takim razie wejść. Jest widno. Jeszcze się zdarzamy. Wygraliśmy z Nikola. No to cześć. Pospaliśmy jeszcze troszkę. Mamy godzinę. O Boże. Czekajcie. Mamy godzinę 8:59. Wygraliśmy. Kierujemy się, że jeszcze zbierać, kierować do kampera. Tylko czekam aż. Dawa Nikolas. Muszę wstanie. Dobra, szałas wygląda tak o tym, że tu mamy takie drzewo. I na tym drzewie tak naprawdę jest zbudowany cały szałas. Okej, tylko dorobiliśmy te drzwi i one, Nikolas dorobił. I one dały bardzo dużo, bo po pierwsze nie było aż tyle komarów, a i tak było dużo. A po drugie dały takie poczucie trochę bezpieczeństwa, bo jednak nie widać z lasu wszystkiego, a my nie widzieliśmy całego lasu, więc to jest tak się dzieje na przykład dosyć. Skoro może teraz cały ten szałas. No i jest naprawdę ciekawie zbudowany. Tam, o, no nie wiem czy widać, a to wygląda, że o widać, tam jest kamper jednych z sąsiadów, ale tych spokojnych, więc my stoimy gdzieś tu. O, ja nawet widzę żółwia, ale na kamerze nie widać.
Jeszcze Nikolas budzi się do życia. Więc przejdziemy powoli już. Kierować się w stronę kampera i nagramy wam reakcję na to, że wygraliśmy. Jezu, przepraszam. Ciężko się śpi na te pustki, bo to nie jest wcale takie o dziwo wygodne. Więc nagramy wam reakcję na to, że wygraliśmy. No, już jestem. Udało mi się. Trzeba wyjść z tego. Patrzcie. I to jest o tyle krzaków. Nie byłem w stanie w nocy po ciemku wam pokazać tego szoła. Mam tylko... O, też musieliśmy mieć tak na okrągło. Powiem wam, że chodzenie w nocy w lesie, gdzie miałem przygody z lasem na zielonej szkole, bo nas straszyli w tym lesie i tak dalej, nie jest wcale taki przyjemny. Zaraz którędy mam, kurde, iść. Tam jest jakieś... Dobra, pójdziemy. Nie przez te krzaki, tylko pójdziemy... o, tu jest. Dobra, mam. Bo szukałem jakieś takie ścieżki, które wiem, że słyszy. No. Jestem moim... Ja już poszedłem, bo ja się już obudziłem, nie chcę mi się tam siedzieć. Ja tam też poszedłem, bo nie chcę mi się tam siedzieć. Bo się obudziłem i co ja mam tam robić. A potem ja chcę mi się ogarnąć. Umyć i tak dalej, i tak dalej. Będę. No. Będę sobie się zrobić resztę. Mojej cioci. Tatej cioci. O. Poszedł do mnie tędy. Muszę iść przez bardziej dziko. No rzeczywiście. Rzeczywiście. Tędy. Przy tym drzewie. Dobra. Mamy na tę drogę. Tak tędy. Tak, noc nie była najgorsza. Wcale nie było aż tak nowe zimno. Tędy. I... A! Wlazłem w pokrzywy. I to jak? Cała noga. Dobra, mniejsza. Noc była ciekawa. Nie było... Nie było aż tak źle. Nie było aż tak zimno, jak się zasnęło. Teraz jest mi trochę chłodno w tym lesie. Zaraz wyjdę, rozgrzeję się po mnie, będzie mi spoko. Dobra, już prawie jesteśmy. Nie, ciężko się nosi ten leżak. Boże. Dobra, wychodzę z lasu. Boże, wytrwałem. Ja tu... Były takie momenty, że na przykład jak już się nie spali z Nikolasem, to było tak, że ja byłem ten bardziej spokojny, wtedy wiatr to było spokojnie, tylko wiatr, to liście, czy coś tam, nie? Albo jakiś owad. Ale kiedy już zasypaliśmy, to ja się bardziej bałem, przynajmniej tak mi się wydaje, ale staram się tylko... Oni jeszcze śpią. Nie mówcie mi, że oni jeszcze śpią. A się poparzyłem tą pokrzywą. Uwaga. No bez kitu. Wszyscy śpią. Przypomnę tylko. Godzina 9.13. Się normalnie wstają o 8.00. Już.